Wartwina odbędę urodzinę po pasie. Proszę wszystkich zawodników o zdjęcie przed kod numer 3. Tutaj odbiór. Serdeczne pozdrowienia od wicemarszałka województwa lubelskiego pana Radosława Małoja.
to niestety nie może być nieprzyjemne, ponieważ obowiązki służbowe zatrzymały do dobrej sprawy. Szanowni Państwo, dzisiaj złoto jedno z święto tenisowego sportu. Jest mi bardzo miło, że mogę zobaczyć tak dużą ilość młodych zawodników, którym życzę wielu sukcesów nie tylko na torach Dolnego Śląska. Mam nadzieję, że wielu z Was w przyszłości będzie w czołówce polskich tenisistów i tego Wam życzę z całego serca. Szanowni Państwo, tenis to piękny sport, który traktuje mężczyznę zwykłą siłę, szybkość, ale również uczy się szacunku dla przeciwnika. Życzę Wam, młodzi sportowcy, żebyście zawsze kierowali się zasadą fair play, nie tylko na boisku, ale również w codziennym życiu. Ta zasada zawsze przyświecała patronowi Waszego turnieju, jednemu z moich uczniów. Życzę miłej zabawy w sportowej atmosferze i duchu sportowej pracy. Dziękuję bardzo. A dzieci mają po prostu fantastycznie grać. No bo ja zakładam, że kiedyś będę Was mogła oglądać w turniejach takich, które będą transmitowane przynajmniej przez Eurosport. Tego sobie życzymy wszyscy, żebyście kiedyś Wojciech Fibak, bo może od niego zaczniemy, wspaniały polski tenisista, albo jak Agnieszka Radwańska, będziecie startowali w turniejach światowych, a my będziemy Was podziwiać. Od tego trzeba zacząć. Od tego, żeby właśnie startować w tak pięknej hali, jak ta hala Złotoryi. Od tego, żeby się spotykać z innymi zawodnikami z całego kraju. No i tego zapału Wam życzę na długie, długie lata. Bo wiecie, żeby być porządnym zawodnikiem, trzeba ciężko pracować, harować. Ale to się bardzo opłaca. Zawsze, w każdym wymiarze. Hartuje charakter,
to jest po pierwsze. I człowiek może być, odnieść ogromny sukces, a w życiu zawsze najważniejsza jest pasja. Ja już widzę, że ją macie, więc rozwijajcie swoją pasję. Wszystkim życzę samych zwycięstw, wszystkiego najlepszego. No i jeszcze wam życzę przy okazji dobrych wyników w szkole, bo to trzeba jakoś jedno z drugim połączyć. To jest ważna sprawa, żeby sport uprawiać. Trzeba też się przykładać do nauki. Więc wszystkiego najlepszego, wielkich sukcesów. Rodziców dużo zapału, siły, żebyście zawsze czas znaleźli na to, żeby dzieci przywieźć, zawieźć, towarzyszyć im. Wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że turniej będzie przebiegał w świetnej atmosferze. Będziecie się doskonale bawić. No i przede wszystkim odnosić wielkie sukcesy. Szanowni Państwo, drugi ogólnopolski turniej tenisowy memoriałowy imienia Jerzego Szmajdzińskiego uważam za otwarty. Jeszcze się nie rozchodzimy. Nam jest upominę dla Pani Poseł. Poproszę Adama Kołodziejczyka, asyście dwóch naszych czołowych tenisistów, Kacpera i Konrada Dudarczyków, mistrzowie Polski, a Adam Węczy, Pani Poseł, przez siebie wyrzeźbioną rakietę tenisową. Tak, zawsze można.